Magda naprawdę była tyle warta, ile dziesięć gorszych od niej kobiet. Trzymała trochę krótko swego Bartka, ale przywiązana była do niego prawdziwie. W chwilach uniesienia, jako na przykład wączas w karczmie, mówiła mu w oczy, że głupi, ale zwyczajnie wolała wszelako, by ludzie inaczej myśleli. — Mój Bartek głupiego udaje, ale on nie chytry — mówiła nieraz. Tymczasem Bartek był tak chytry, jak jego koń. I bez Magdy nie dałby sobie rady ani w gospodarstwie, ani w niczym. Teraz o to wszystko było na jej poczciwej głowie i tak zaczęła dreptać, zabiegać, chodzić, prosić, taki wyprosiła ratunek. W tydzień po ostatnich odwiedzinach w więziennym szpitalu wpadła znowu do Bartka zdyszana, rozpromieniona, szczęśliwa. Jak się masz, Bartek? Kasztanie! — zawołała z radością. Wiesz, przyjechał pan, ożenił ci się w królestwie, młoda pani Dycht, jagódka. A nabrał ci też za nią wszelkiego dobra oj. Dziedzic pognębina ożenił się rzeczywiście, zjechał z żoną na miejsce i rzeczywiście nabrał za nią sporo wszelakiego dobra. No i co z tego? Spytał Bartek. Cicho, głupi, odrzekła Magda. O tom się zadyszała, o Jezu. Poszłam się pani pokłonić, patrzę. Wyszła do mnie jak królewna, jaka młodziusieńka, jaki łański ksiateczek ślicznych, no, jak ta zorza. A to upał, a tam się zdyszała. Magda podniosła fartuch i poczęła ocierać twarz spoconą. Po chwili mówiła znów przerywanym głosem. — Suknie ci miała, jak ten haber niebiesiuchną. Podjęła ją za nogi i rączkę mi dała. Pocałowałam, a rączki to ci ma pachnące i maluśki jak u dziecka. Dycht, jaka święta na obrazku i dobra jest i wyrozumiała na biedę ludzką. Poczęła ją prosić o poratowanie, żeby jej Bóg dał zdrowia. Ona powiada, co w mojej mocy powiada, zrobię. A głosik to ci ma taki, że jak przemówi... To cię aż słodkość ogarnie. To dopiero ja poczęłam prawić, jaki to w pognębinie naród nieszczęśliwy, a ona powiada hej, nie tylko w pognębinie! i dopiero ja się rozbeczałam i ona też. Aż pan nadszedł, zobaczył, że ona płacze i jak ją weźmie całować gęba, nie gęba, oczko, nie oczko, panowie nie takie jak wy. Dopiero ona mu powiada: zrób co możesz dla tej kobieta, on powiada wszystko, na świecie co zechcesz. Niechże ją Matka Boska błogosławi, oną jagódkę złotą Niech ją na dzieciach błogosławi i na zdrowiu I zaraz pan powiada, zawiniliście ciężko, boście się w niemieckie ręce podali Ale, powiada, poratuję was i na justa dam Bartek począł drapać się w kark Dyć, pana też Niemcy mieli w ręku No to co, ale pani bogata Państwo by teraz wszystkich Niemców w Pogłębinie mogli kupić To i panu wolno gadać Wybory, powiada pan, niedługo będą. Niech ludzie patrzą, by za niemcami nie głosowali. A ja na justa dam i bege go przykrócę. A pani go za to zaszyje. szyję i pana się pyta o ciebie i powiada: Jeśli słaby, to ja z doktorem pogadam, żeby mu napisał świadectwo, jako teraz nie może siedzieć. Jeśli go nie zwolnią całkiem, to powiada: odsiedzi w zimie, a teraz do roboty na żniwa potrzebny. Słyszysz? Wczoraj pan w mieście był, a dziś doktor jedzie do Pognębina z wizytą, bo go pan zaprosił. On nie Niemiec i świadectwo napisze. W zimie będziesz sobie siedział w karcesie jako ten król. Będzie ci ciepło i rzeć, darmo ci dadzą, a teraz pójdziesz do domu, do roboty. I justa zapłaciła, a pan może i jakiego procentu nie będzie chciał, a jak nie oddamy wszystkiego w jesieni, to u pani wyproszę. Niechże ją matka Boska słyszysz? Dobra, pani nie ma co, rzekł raźno Bartek. — Padniesz, że ty do jej nóg padniesz? A nie, to ci chyba ten żółty łeb ukręcę. Byle Bóg urodzaj dała. Widzisz, skąd poratowanie? Od Niemców? Dały ci choć grosz za te twoje głupie mentale? Co? Dały ci połbie i tyla. — Padniesz, że ty pani do nóg mówię? — Co nie mam paść? — odparł rezolutnie Bartek. Los zdawał się znowu uśmiechać zwycięzcy. W kilka dni później... Zawiadomiono go, że z powodów zdrowia na teraz zostaje zwolniony z kozy aż do zimy. Przedtem jednak landrat kazał mu się stawić przed sobą. Bartek stawił się z duszą na ramieniu. Ten chłop, który z bagnetem w ręku brał sztandary i armaty, począł się teraz bać każdego munduru więcej niż śmierci. Począł nosić w sercu jakieś głuche, bezwiedne poczucie, że go prześladują, że mogą zrobić z nim, co zechcą że jest nad nim jakaś siła ogromna i nieżyczliwa i zła, która gdyby się jej opierał, to go zetrze. Stał więc oto przed landratem, jak ongi przed Steinmecem, wyprostowany, z brzuchem wciągniętym, piersią wydatną naprzód i bez tchu w piersiach. Było także i kilku oficerów. Wojna i karność wojenna stanęły Bartkowi w oczach jakby żywe. Oficerowie patrzyli na niego przez złote binokle z dumą i pogardą, należną prostemu żołnierzowi i polskiemu chłopu od pruskich oficerów. On stał, dech wstrzymując, a Landrat mówi coś rozkazującym tonem. Nie prosił, nie namawiał, rozkazywał, groził. W Berlinie poseł umarł, nowe wybory rozpisano. Do Polnisze zwie! Spróbuj tylko głosować za panem Jarzyńskim! Spróbuj! brwi oficerów. Ściągnęły się w tej chwili w groźne lwie zmarszczki. Jeden ogryzając cygaro powtórzył za Landratem: Spróbuj! A w zwycięskim Bartku dech zamierał. Gdy usłyszał pożądane — Precz stąd! Zrobił pół obrotu w lewo, wyszedł i odetchnął. Dano mu rozkaz, by głosował za panem — Szulbergiem z Krzywdy Wielkiej. Nad rozkazem nie namyślał się, ale odetchnął bo szedł oto do pognębina, bo na żniwa mógł być w domu, bo pan obiecał spłacić justa. Wyszedł za miasto. Kłos ciężki z wiatrem o kłos uderzał, i szaleściły wszystkie miłym dla chłopskiego ucha szelestem. Bartek słaby był jeszcze, ale słońce go ogrzało. Hej, jak to na świecie pięknie, myślał strany żołnierz, i do pognębina już niedaleko.